studio Radia Kaszebę gość, pan Jerzy Konradi, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, jeżeli czwartek uznać za weekend, to można powiedzieć, że taki długi weekend nam się szykuje na sportowo w Redzie. Przed nami Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej. To tradycja w Redzie, już 21 raz wydarzenie jest organizowane. Proszę powiedzieć, bo ciekawi mnie najbardziej to, no jak to się stało, że takie mistrzostwa dla samorządowców wymyśliliście? No jak powstawały samorządy, każdy chciał pokazać swoje miasto, co mniej więcej się w mieście dzieje i każdy chciał pokazać jakąś dyscyplinę, która byłaby wiodąca, jeśli chodzi o urzędników samorządowych. My wymyśliliśmy siatkówkę. Kiedyś Jaworzno robiło tenis ziemny, bowling, bilard. Nam się podobała bardzo siatkówka i okazało się, że to chyba był bardzo trafny pomysł, dlatego że te mistrzostwa rozgrywają się już po raz 21, a niektóre już po prostu upadły. No właśnie, to znaczy, że jest to cały cykl takich spotkań w różnych samorządach. W różnych Wy samorządach. Też jeździcie? My też jeździmy, tak. Ja jeżdżę do Konina na tenis ziemny i do Teresina, także te mistrzostwa się odbywają w całej Polsce, ale niestety nie jeździmy na wszystkie, bo oprócz tego jest piłka nożna, jest rugby, także jest wiele dyscyplin samorządowych i samorządowcy, tak jak każdy inni ludzie, chcą być coraz sprawniejsi, a jak są bardziej sprawni, no to na pewno dobrze wypełniają pracę samorządową. No właśnie, chciałem zapytać, dlaczego akurat na sportowe, a nie po prostu jakaś impreza integracyjna? Myślę, że imprezy integracyjne już się przebrzmiały, dzisiaj już się nie integrują w taki sposób, jak się to robiło 20-30 lat temu. No ale są młodzi pracownicy, młoda krew, którzy też się chcą pobawić. Ale oni tak samo się bawią, tak samo się bawią. U nas robimy spotkania. Oprócz tych mistrzostw robimy spotkania integracyjne. Także wszyscy się spotykają, rozmawiamy, biesiadujemy. No właśnie, to spotkanie to okazja do sportowej rywalizacji, ale i nie tylko, bo widzicie tutaj inne płaszczyzny, na przykład współpracy między samorządami. Ja tylko powiem, że nieprzypadkowo chyba przyjeżdżają tutaj najlepsze samorządy z całej Polski. A najlepsze to znaczy? Najlepsze w sensie infrastruktury, w sensie ilości pieniędzy, które uzyskują, w sensie ilości dotacji, które uzyskują na obiekty sportowe. Myślę, że jesteśmy takim samorządem wyróżniającym się. Nadmienię tylko, że jak robiliśmy pierwsze Mistrzostwa Polski, to wówczas mieliśmy tylko jedną halę gimnastyczną i potem miasto jednak sukcesywnie co rok, co dwa lata oddawało następne hale. Dzisiaj mamy już 5 hal, także możemy robić te mistrzostwa nawet w granicach 1000 osób. Jakby to tłumaczy, dlaczego akurat w Redzie, tak? Myślę, że tak, bo to wszyscy byli zadowoleni. Zresztą regulamin jest taki, że wszyscy tworzą ten regulamin, nie tylko my, ale z wszystkimi kapitanami drużyn i oni sugerują, w którym kierunku ma iść ten regulamin. No i regulamin jest rewelacyjny, dlatego że na boisku muszą być 3 dziewczyny i 3 mężczyzn, także jest jak gdyby parytet. Jeżeli chodzi o porę, no właściwie mamy wiosnę, za oknami trochę jeszcze zima, ale czy to taki symbol przebudzenia, odnowy właśnie po zimie, okazja do spalenia kalorii? Myślę, że jedno to na pewno jest przebudzenie, że już jest wiosna, już należy aktywność fizyczną rozpocząć. Wszyscy się przygotowują już tam od grudnia. A u nas jak gdyby te rozgrywki, między innymi też dlatego, że wszystko jest taniej, prawda? Na Półwyspie hotele są tańsze, wszystko jest tańsze i wszyscy przyjeżdżają tutaj w promocyjnych cenach. A proszę powiedzieć, powiedział pan wcześniej o tym, że oprócz tego takiego ducha rywalizacji również i inne cele tych spotkań. Jakie cele jeszcze widzicie tutaj? No, podglądamy samorządy. Każdy mówi, co w ich samorządach się zmieniło, co zrobili, skąd dostali środki. My się u tego uczymy i oni myślę, że trochę też od nas się uczą. A w jaki sposób można się promować na takich mistrzostwach? No są różne konkurencje, najlepiej promujący się powiat, czyli wszyscy przedstawiają swoje gadżety, w jaki sposób reklamować siebie, swoją gminę, to znaczy swoje miasto. To nie tylko piłka? To nie tylko piłka. To proszę opowiedzieć o tym, co jeszcze. oprócz tego wybieramy mis i mistera, a sama prezentacja tych drużyn to już jest bardzo ciekawe jak gdyby widowisko, bo każdy proponuje coś innego. W sensie swojej, jak gdyby, medialnej struktury. To znaczy na przykład z poprzednich lat? No z poprzednich lat bardzo ciekawy był Milicz, który przywiózł taki mały zespół taneczny, który reprezentował i pokazywał w takiej formie regionalnej bardzo.
A ten zespół składał się z pracowników samorządowych? Nie, to młodzież była. Czyli to była. Nie jest obliga. Tak. Kto w tym roku przyjedzie do Redy? Jak to no w tym roku jest około 30 samorządów, czyli będzie w granicach 350 pracowników, co też nie jest małą liczbą, ale przypomnę, że kiedyś było 45 pracowników, czyli przyjechało 500 ludzi. Z różnych przyczyn, jak gdyby, bo niektórzy mają kontuzję, niektórzy gdzieś tam nogę złamią na nartach, także coś tam się wykrusza, jedni przyjeżdżają nowi. To są gminy, powiaty, wioski, miasta? To są, wszyscy mogą startować, którzy są urzędnikami samorządowymi i od zeszłego roku, czyli urzędy gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie oraz od zeszłego roku mogą startować również wszyscy radni, bo jak wiemy, radni tak samo w samorządach pracują, mają z tym styczność. Jeśli chodzi o Pomorskie, o Kaszuby, to ta frekwencja, jeśli chodzi o samorządy, jest stuprocentowa? Może nie jest stuprocentowa, ale jest bardzo dobra, bo przypomnę, że u nas startuje z wielkim powodzeniem Starogard Gdański, który był w zeszłym roku mistrzem Polski, potem Stare Pole, Człuchów, Choczewo, Luzino, Reda, Lipusz, Pelplin, także bardzo dużo samorządów jest z województwa pomorskiego. Kto reprezentuje powiat wejherowski? Powiat wejherowski reprezentuje Choczewo, reprezentuje Reda i Luzino. Pozostaje nam w takim razie trzymać kciuki. Rozumiem, że impreza jest otwarta, można pokibicować. Oczywiście, zapraszamy. Jak, gdzie? W tym roku mistrzostwa będą się odbywały w czterech szkołach i w czterech salach gimnastycznych, czyli zespół szkół numer 1 przy ulicy Łąkowej, zespół szkół ponadgimnazjalnych też również przy ulicy Łąkowej, zespół szkół numer 2 przy ulicy Brzozowej i szkoła podstawowa numer 2 przy ulicy Zawadzkiego 12. Startujecie dzisiaj. O której? Startujemy dzisiaj. Już startujemy o godzinie 13. Już rozpoczną się pierwsze mecze, a otwarcie jest o godzinie 16.30 w zespole szkół numer 1 w Redzie przy ulicy Łąkowej. Czy ten wydłużony sportowy weekend oznacza, że w urzędach będą dni bez interesantów? Nie ma takich rzeczy bez interesantów. Chociaż powiem taką śmieszną sytuację. Nie będę wymieniał gminy może, która to była, ale z południa Polski przyjechała jedna gmina, gdzie łącznie było 11 pracowników, a przyjechało 9, czyli dwóch było na dyżurze. Czyli musiał być dzień bez interesantów. Nie, wszyscy byli przyjmowani. Żeby nie było tak jak w Japonii, że jeżeli idziesz, masz wolne i jesteś niepotrzebny, to znaczy, że jesteś dalej niepotrzebny. Może jakieś refleksje z tego były, ale była to bardzo przyjemna sytuacja, że cały urząd chciał przyjechać, a że cały urząd to 11 pracowników. To tylko spekulacje. Jerzy Konradi, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie, był naszym gościem. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo.